wszystkim. Ja jestem Zuza. Ja jestem Dola. I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z nowym, spokojnym tym razem w końcu vlogiem, ponieważ ostatnio się bardzo dużo rzeczy działo, więc teraz mamy nadzieję, że to będzie taki bardziej nudny może, ale przynajmniej relaksacyjny vlog dla nas i dla Was. Także tak, czy kochana chce moja coś dodać? Nie. W takim razie, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Standardowe problemy rodziny literacko-zaksiążkowanych. Jaki film oglądamy? Wszyscy chcemy coś innego. Wszyscy biedne zawsze istoty chcemy są coś nie, innego. Nie, nienawidzę biednych istot! Rozmawiałyśmy o tym, nienawidzę biednych istot! Poza tym ich na pewno jeszcze nie ma na... Nigdzie! Serio są? Są paskudne filmy. Ja proponuję film jakiś z Jasonem Stathamem. One zawsze są śmieszne. Meg! Widać, że siostry. Widziałaś Meg? Ja też widziałam Meg, zmusiłam. A widziałaś Meg 2? Ja widziałam Meg 2. Wszystko widziałam. Nie widziałaś Meg 2. Widziałam. Nie widziałaś Meg 2. Nie, nie widziałaś. Dobra, może nie widziałam. No właśnie. Ale to może być. To wcale nie było. Ale ja nie cierpię Meg 2. Meg 1 ale będziemy oglądać Meg 1, to ja nie chcę Meg 2. No, Meg 1 jest świetna. Albo coś innego z Jasonem Stathamem. Agentka. Jesteśmy 15 minut później. Nadal nie doszliśmy do tego, co oglądamy. Ale za to serniczek wszedł jak złoto. Powiedz, co się wydarzyło w międzyczasie. Nie. Kot mój troszkę był niegrzeczny. Ale sytuacja opanowana. Ja proponuję Kung Fu Pandę. Jeden. Jedynka jest najgorsza. Jedynka jest najlepsza. Trójka jest najlepsza. A możemy nie bajkę? Możemy, to Marvela. No. O! Marvela jest zawsze super. Trójkę? Nie. Tak. Nie, Zuśka, ty ciągle miałaś Marvela. Nie. A, dobrze, a zaproponuję jakiegokolwiek innego Marvela niż Strażników Galaktyki 3. Ale może coś zaproponuję. Tylko nie. Jakiegoś Thora. No to tylko Ragnaroka, bo reszta jest słaba. A jak on był chudy, ten grał? Z naszą ulubienicą. Ale ty nie kupujesz? To jest w Ragnaroku. Ragnaroku? A w Ragnaroku nie ma Heli? No jest no Hela! Ale mi nie o Helę chodzi. Ja wiem, chodzi ci o Melissa McCarthy. Też, tak, ten Ragnaroka. I o Melissa McCarthy i ulubieni trzeci. Minęło kolejne 20 minut. Nadal nie mam odpowiedzi, co oglądamy. Ale już się bawimy świetnie. Zobaczcie, co będzie, jak wybierzemy w końcu film. Ja myślę, że nam się to nie uda. Będzie tylko lepiej, kochani. Ja już zaproponowałam 17 rzeczy, wszystkie. Wszystko to, co zawsze proponujesz. Żebyś wyszła poza swoją bańkę, to byłoby super. Nigdy nie zaproponowałam jeszcze Darka. Wow. Oglądaliśmy Darka 17 razy. No właśnie, może dlatego. Dobra, czekajcie, wejdę na moje filmy. Godzina później poddałyśmy się. Ja się nie poddałam. Ja się nigdy nie poddaję. Zaangażowałam się, nie zostałam doceniona. Mamo, bo twoje propozycje były... tak złe. Były... Mama już w tym momencie zaczęła mówić, jaś fasola. No to dziwisz się, że nie przytaknęłyśmy ci. Ale pewnie było dużo innych. No jakich? Mrówka. Mrówka Z. Ale to wtedy, kiedy byłyśmy na animacjach. Moi drodzy, namówiłam Małgorzatę, żeby mi pofarbowała włosy. Tak, jestem przeszczęśliwa z tego powodu. Jest godzina 22:10 i zaczynamy się tym zajmować. Nie zobaczycie absolutnie efektu początkowego, natomiast włączcie sobie wcześniejszy update tego vloga, więc wtedy zobaczycie. Dwa update'y ode mnie, a tak wyglądają moje włosy, natomiast widzę, że w tym świetle one wyglądają inaczej niż wyglądają w lustrze, więc czekajcie, ja się stąd zabiorę na chwilę. Nie wiem, czy jest jakaś różnica, może jednak one wyglądają w ten sposób dokładnie. W każdym razie, tak wyglądają, mama sobie tak samo jak ostatnim razem poradziła fantastycznie i za 4 dyszki mam nowe włosy, więc fantastyczna sprawa. A druga rzecz, która jest trochę śmieszniejsza, wymyśliłam sobie dzisiaj, że spiszę wszystkie książki, które mam w Poznaniu. I zrobiłam sobie normalnie tabelkę w Excelu i mam tam rozpisane na wydawnictwo, rok wydania, rodzaj wydania, numer w serii, jeżeli jest. I co najlepsze, zrobiłam też tabelkę narodowość autora, ponieważ kiedyś w przyszłości chciałabym przeczytać książkę z każdego kraju na świecie, w sensie autora, który się urodził w każdym kraju na świecie, więc
to jest takie przyszłościowe już, inwestycyjne w moją przyszłość, jeśli chodzi o ten pomysł. Natomiast tak, jestem na razie na 8, a zajęło mi to jakieś 40 minut, ale to nic. To jest plan długi i długo będę go realizować, natomiast bardzo się cieszę, bo wiecie, oglądam sobie książki, których od dawna już nie dotykałam, bo leżą w jednym miejscu od lat w moim mieszkaniu. Także tak. Odświeżam sobie moją chęć do ich czytania i dam wam znać, jak skończę. Możecie obstawiać również w komentarzach, ile jest tych książek w Poznaniu, no bo na końcu będę miała ich ilość. Ja, jakbym miała strzelać, to bym obstawiła 1800, natomiast nie wiem, okaże się to, jak skończę. Także trzymajcie kciuki, że będzie to jeszcze w tym roku. Hello, witam się z wami w pierwszym update tego vloga oraz w pierwszym momencie, kiedy możecie zobaczyć już na spokojnie moje włosy. Bardzo bym chciała podziękować mamie, która jest absolutnie fantastyczną domową fryzjerką i zrobiła mi te włosy pięknie. Farba jest ta sama, której używałam ostatnim razem i której nazwy nie pamiętam, natomiast ona była na promocji w Rossmanie teraz za 19,99, więc naprawdę się to bardzo dobrze składa, jeśli chodzi o finanse. Więc tak, to są moje włosy. Myślę, cały czas się biję z myślami, czy wrócić już do ciemnych, czy pozostawić jeszcze trochę czerwone i tak się mam takie, wiecie, wahania, ale na razie no, zrobiłam czerwone i zobaczymy, co dalej. Więc to jeśli chodzi o prywatę. A oprócz tego, już abstrahując od prywaty, mam tutaj, moi drodzy, 5 książek, o których chciałabym wam opowiedzieć, ponieważ jestem w ich trakcie. Czytam teraz sporo, więc nie mogę się doczekać, żeby wam opowiedzieć, bo o żadnej z nich jeszcze ode mnie nie słyszeliście chyba. Więc tak, to będzie coś nowego i zapraszam. Pierwsza książka, którą czytam, jest to Burza Sunimary. Ja ją już czytałam miesiące temu, właściwie kilka miesięcy temu, w PDF-ie na komputerze i bardzo, bardzo mi się spodobała ta fantastyka młodzieżowa, dlatego też tutaj z tyłu jest nasze logo. To jest książka, która pomimo tego, że jest fantastyką młodzieżową, zaoferowała mi coś zupełnie innego niż się spodziewałam po fantastyce młodzieżowej, ale o tym za chwilę wam opowiem. Teraz robię sobie jej reread i jestem na stronie 130 i po raz pierwszy ją w ogóle też trzymam jakby w rękach, w sensie no już teraz już ją trzymam dłuższy czas, ale po raz pierwszy ją czytam w papierze i o wiele przyjemniej się czyta w papierze. Ja bardzo nie lubię czytać książek w PDF-ach na komputerze, bardzo, bardzo tego nie lubię i też o wiele gorzej się bawię, więc jeśli książka w PDF-ie mi się bardzo podoba, to papierowo to w ogóle się będę super bawić, to zwykle jest ten wyznacznik. No i tak, jeśli chodzi o burzę, mamy tutaj historię młodej dziewczyny Vesper, która żyje w takim świecie, gdzie istnieje burza. Burza to jest takie zjawisko, o którym w sumie mało ludzie wiedzą. To jest taka wielka, jakby ciemna przestrzeń, która robi złe rzeczy z ludźmi. Tak tutaj pokrótce powiem. I jej matka lata wcześniej, przez to, że była rewolucjonistką, została skazana na śmierć i mogła wybrać, czy woli śmierć przez egzekucję, czy wejście w tą burzę, i ona wybrała wejście w burzę. A nasza Vesper teraz przebywa z ojcem, który jest bardzo, bardzo utalentowanym ikonomantą. W tym świecie fantastycznym mamy właśnie ikonomancję i to jest pewnego rodzaju rysowanie takich znaków. Mi się to osobiście kojarzy trochę z Wiedźminem, ale nie wiem, czy to jest jakby najlepsze skojarzenie. To tak sobie to trochę wizualizuję, jak w Wiedźminie. Rysowanie właśnie znaków, które mogą robić różne rzeczy. Od najprostszych, typu, że rośliny lepiej rosną, aż po takie naprawdę, naprawdę duże, zmieniające praktycznie podstawy gdzieś tam fizyki i życia. Więc ta ikonomancja jest bardzo ciekawym aspektem. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych motywów w tej książce, rodzaj tej magii w świecie fantastycznym. No i ten jej ojciec, ikonomanta, jest również, no można by rzec, wrogiem publicznym, w sensie wrogiem rządu, wrogiem księcia. No i na samym początku widzimy sytuację, w której żołnierze księcia, armia księcia zabiera go do więzienia. I Vesper musi sobie z tym poradzić. Vesper jest bardzo zdeterminowana, żeby tego swojego ojca uwolnić. Natomiast ona, pomimo tego, że jej ojciec wiele potrafił w tym kontekście magicznym, jej nigdy w życiu nie nauczył, ponieważ chciał ją od tego uchronić, więc ona jest absolutnie niezaznajomiona z magią i nie ma nic po swojej stronie tak naprawdę. No i tak rozpoczynamy tę historię. Tutaj się zatrzymam, bo reszta już jest trochę dalej i nie chcę wam też spoilerować. Natomiast tak, to co mi się bardzo, bardzo podoba w tej książce, to klimat, który się czuje podczas czytania jej, bo ona, ta książka jest bardzo
mroczna, ona jest bardzo ciężka, w sensie nie ciężka do czytania, bo czyta się super przyjemnie, ale ciężka właśnie w nastroju. Mamy tutaj bardzo dużo żałoby, mamy tutaj bardzo dużo smutku. Nasza główna bohaterka na przestrzeni 50 stron traci praktycznie całe swoje dotychczasowe życie i jest bardzo zagubiona, a równocześnie jako bohaterka fantastyki młodzieżowej bardzo jest dobrze wykreowana, moim zdaniem. Nie jest, wiecie, hop do przodu, nie zapomina za 3 dni od tragicznych wydarzeń, że są tragiczne wydarzenia, bo poznała ładnego chłopca. Więc ona jest naprawdę dobrze wykreowaną bohaterką, za którą bardzo dobrze mi się podąża. I za pierwszym, i teraz za drugim razem, kiedy to czytam. Plus bardzo mi się również podoba taki motyw, że tak naprawdę, przynajmniej na początku, ale później to zostaje w człowieku, to nie jest do końca historia o niej, to znaczy jest, ale ona jest bardzo mocno w cieniu swoich rodziców, którzy byli bardzo wielkimi ludźmi, jeśli chodzi o ich charaktery i o rzeczy, które robili, i o rzeczy, których się nie bali robić, a ona jest trochę takim... Nie chcę mówić, że rozczarowaniem, ale ona o sobie tak myśli, że ona zawiodła swoich rodziców, matkę, której tak naprawdę prawie nie pamięta, i tego ojca, który tyle dla niej chciał, a ona nie za bardzo potrafiła sprostać temu wyzwaniu, więc ona jest bohaterką żyjącą w cieniu własnych rodziców, co jest o tyle ciekawym motywem, że tutaj się miesza trochę taka niechęć do tego ojca, który oczekiwał od niej, a równocześnie nie dawał jej możliwości, a równocześnie wielka miłość, którą się czuje do rodziców. Plus jeszcze jeden motyw, którego również się... Znaczy, może nie, że nie spodziewałam z fantastyki młodzieżowej, bo moim zdaniem to nie jest taka standardowa fantastyka młodzieżowa, to nie jest schematyczna książka, więc jeśli jesteście zmęczeni fantastyką młodzieżową, której przeczytaliście 17 w ostatnim miesiącu i trochę wszystkie są podobne, to dajcie szansę burzy, bo mam wrażenie, że może wam się po prostu spodobać jako coś innego. Ale też bardzo mi się podoba motyw samej burzy. Motyw samej burzy to jest jedno, ale też podoba mi się bardzo podejście ludzi, no bo burza to jest coś strasznego. Burza kaleczy ludzi, trochę tak jakby nakłada na nich klątwy, robi z nimi złe rzeczy, a równocześnie ta burza w niektórych kręgach tego świata trochę jest religią. Oni się do burzy modlą, do strasznej rzeczy, która istnieje, oni się modlą po to, żeby ich oszczędziła. Więc to jest też bardzo ciekawe psychologicznie jakby do widzenia, do obserwowania. Także tak, to jeśli chodzi na razie o moją recenzję, w sensie chcę zachować sobie jeszcze jakieś kilka zdań na drugi update. Czyta się ją fantastycznie, więc ja ją na pewno dzisiaj skończę, bo jestem w 1/3. A że wiem, co się dalej wydarzy, to mam nadzieję, że się obędzie bez wielkich emocji za drugim razem, bo dużo, dużo czułam podczas czytania tej książki właśnie na komputerze. Więc tak, to jeśli chodzi o burzę. A pozostałe 4 książki, moi drodzy, to tak. Skończyłam bardzo krótką książeczkę, Ten, którego szukam, Bae Suah. I to jest książka koreańska o kobiecie, która jest z biednej rodziny, z rodziny z problemami, jako jedyna jest żywicielką tej rodziny. Pracuje, próbuje utrzymać swojego starszego brata, młodszą siostrę i matkę, jej ojciec jest w więzieniu. No i ona ma takiego swojego jakby ala chłopaka, chociaż to jest za prosto powiedziane w tym kontekście tej historii. No i to jest trochę taka historia, o odkrywaniu, może nawet nie siebie, bo ona siebie nie odkrywa jakoś super bardzo, ale o odkrywaniu tego, jak ścieżka życia może wyglądać. Nie wiem, czy to zdanie ma sens, bo to jest bardzo krótka książeczka, więc ja tutaj naprawdę niewiele wam mogę powiedzieć, ale zaskakująco bardzo mi się podobała. Mocno zżyłam się z bohaterką, ona jest świetnie napisana, bardzo też taka cierpka ta książka jest. No, mam problem z jej recenzją, bo to jest, nie wiem, 80 stron, więc nie chcę wam powiedzieć za dużo, ale jeśli lubicie azjatycką literaturę, wschodnioazjatycką literaturę, to myślę, że to wam się spodoba. Język jest mocno oszczędny, ale równocześnie momentami bardzo pięknie metaforyczny, więc tak, ja bardzo polecam tę książeczkę, także mi się podobała. Oprócz tego, moi drodzy, czytam sobie książkę Pokojówka Nity Prose. Jestem już tutaj, wiem, nie powinnam tak zaznaczać, ale akurat ją miałam w plecaku i nie miałam żadnej zakładki, więc zostawmy to. Na 202 stronie jestem, czyli trochę za połową. I to jest kryminał. Jakoś tak miałam ochotę na kryminał ostatnio. Tylko to jest kryminał zupełnie inny znowu niż wszystkie. Tutaj z tyłu książki jest napisane, że Molly ma cechy autystyczne. Molly to jest główna bohaterka, więc ja będę się do niej odnosić jako osoba z cechami autystycznymi, bo nie chcę mówić z autyzmem, bo nie wiem, czy to jest tak, bo nie chcę jej diagnozować, ponieważ nie ma tego konkretnie w książce, ale jest z tyłu książki napisane o jej cechach autystycznych. Dlaczego się na tym skupiam? Dlatego, że to sprawia, że podążanie za nią w kontekście kryminału
jest niezwykle interesujące. Ona jest pokojówką, która sprząta w bardzo renomowanym hotelu i znajduje tam ciało bardzo bogatego mężczyzny, męża kobiety, z którą się trochę zaprzyjaźniła w tym hotelu. Tylko to, jak ona podchodzi do życia, sprawia, że tę książkę czyta się fascynująco, bo dla mnie osobiście, która nie ma za bardzo styczności, po pierwsze z takimi książkami na co dzień, a po drugie też z ludźmi, którzy podobnie podchodzą do życia, jak właśnie Molly. Ja w ogóle nie mam za dużej styczności z ludźmi, także no, to jest inna sprawa. Ale niesamowite jest to, jaką ona wagę przykłada do szczegółów, jak bardzo ważne jest dla niej takie pewnego rodzaju poukładanie w kontekście tego sprzątania pokoi w hotelu, ale w ogóle ona też układa sobie na podobnej zasadzie swoje życie i jest niezwykłą bohaterką. Jest mi jej równocześnie bardzo szkoda, ponieważ przez to, że jest sama na świecie i babcia, jedyna bliska osoba, zmarła, to ona ma duży problem ze stwierdzeniem prawdziwych intencji ludzi wokół niej i ona raczej, jak ktoś jej coś powie, no to ona traktuje to jako coś wprost, w sensie dosłownie to sobie jakby rozumuje. No a nie zawsze, wiadomo, ludzie oszukują, ludzie mówią różne rzeczy i nie zawsze to można traktować na poważnie, ale ona nie potrafi do końca tego rozróżnić, a że nikt nie może jej pomóc, bo jest sama, to czujemy bardzo dużą ilość współczucia do niej, bo po prostu poznaje tych ludzi, którzy chcą tylko ją wykorzystać, ale ona tego nie widzi, bo mówią do niej jakby komplementy, które jakby ona odbiera zero-jedynkowo. Wiecie, o co mi chodzi? Więc jest równocześnie mi jej bardzo szkoda, a równocześnie ogromnie mi imponuje. Bardzo fajny ten kryminał jest, naprawdę. Interesuje mnie ogromnie to, jak się to się wydarzy. To bardzo polecam i w ogóle wydaje mi się, że ta książka wygrała w Goodreadsie z 2 lata temu na najlepszy kryminał roku, czy coś takiego. No i dobra, oprócz tego czytam jeszcze taki thriller, horror, czyli najnowszą książkę Riley'ego Sagera, Jedyne ocalałe. Tutaj jestem dopiero na początku, więc tu króciutko. Ja Riley Sagera broniłam go, chwaliłam go po pierwszych 3 czy 4 książkach, które przeczytałam. Wszyscy ich nie lubili, ja lubiłam. Ale później ja również zaczęłam widzieć, dlaczego te książki nie są dobre. Więc tak, ostatnie co czytałam, to chyba było Dom po drugiej stronie jeziora, które było fatalne. Ale było jeszcze jedno, co jeszcze bardziej ostatnio czytałam, ale nie przypomnę sobie teraz tytułu. To tak jest z Domem na urwisku. No nie wiem, w każdym razie to jest taki motyw, za którym ja nie przepadam. Czytałam już 2 książki na ten temat. Jedną Grady'ego Hendrixa chyba, bo to jest taki motyw, że kiedyś ludzie, w sensie kiedyś była jakaś masakra i mamy jednego ocalałego z tej masakry i podążamy za nim lata później i trochę ta masakra do niego wraca i on jest taki, o, jedyny ocalały, ale czy na pewno ocaleje kolejną katastrofę. To jest taki chyba motyw, mi się on kojarzy trochę ze slasherami, których ja nie lubię, bo taki motyw w ogóle horrorów, wiecie, gdzie jest wielka masakra i rzeź, to takie, ja nie lubię horrorów w ogóle za bardzo. Więc to mi się trochę źle kojarzy, no ale Riley Sager, no to uznałam, że przeczytam, zobaczymy, co tym razem tu się okaże. Ja w ogóle nie wiem, czy to przypadkiem nie jest jedna ze starszych jego książek, bo to chyba nie jest nowość, ale tak, no nie wiem, co tu więcej wam powiedzieć, bardzo irytuje mnie główna bohaterka, bardzo mnie irytuje, ale z drugiej strony ma traumy i przeszła dużo, więc może nie powinnam być taka ostra dla niej, ale no jednak nie mogę zaprzeczyć, niedobrze mi się za nią podąża w tej książce. No i ostatnie, bo gadam długo, ostatnie, czego jestem aktualnie w trakcie, to sobie słucham w audio Niebiańskiej rzeki Denisa Taylora. To jest 4. tom, myślałam, że ostatni i że skończę serię, ale Goodreads mi powiedział, że chyba w tym albo w przyszłym roku za granicą wyjdzie 5, więc nie skończę serii jeszcze. Natomiast to jest Bobbiversum, tom 4. Tutaj nic wam nie powiem, bo o fabule to już słyszeliście ode mnie 17 razy, a z kolei fabuły 4. tomu wam nie zdradzę. Po pierwsze trochę dlatego, że na razie sama nie ogarniam, w którą stronę idziemy, a po drugie dlatego, że to byłby spoiler do poprzednich 3 tomów, więc... No więc, no cóż, daję wam tylko znać, że czytam, żeby być na bieżąco z tą serią i myślę, że skończę ją za chwilkę. Jest tu kilka bardzo ciekawych dyskusji na temat człowieczeństwa, na temat życia, na temat społeczeństwa. Takie psychologiczne elementy tutaj są bardzo interesujące, plus motywy sci-fi też są ciekawe, natomiast chyba wydaje mi się, że do końca już czytania tej serii moim ulubionym tomem będzie tom 2, bo moim zdaniem był po prostu taki najbardziej koherentny ze sobą i najlepszy. Także tak, to tyle jeśli chodzi o książki, które czytam. Dziękuję wam bardzo za uwagę. No i co? Widzimy się w kolejnym update'cie. Bye!
Jak widzieliście na poprzednich klipach, właśnie przed chwilą był u nas Fakty TVN24, które robiły z nami materiał a propos statystyki, która wyszła teraz od Biblioteki Narodowej o wzroście czytelnictwa. Także jak wy widzicie tego vloga, to już dawno nasz telewizyjny pokaz już się odbył, ale... Ale bardzo fajnie było, pogadałyśmy chwilę, powiedziałyśmy parę słów, jakie wrażenia? Mama oczywiście się popłakała. No w ogóle byłam zaskoczona, że ktoś nas pytał taką rzecz jak wzrost czytelnictwa, to była naprawdę niespodziewana w ogóle sytuacja dla mnie. Aczkolwiek fajnie, takie to bardzo ciekawe doświadczenie było. No, będziemy w faktach jutro. Śmieszne. Chciałam wam tylko pokazać, jak pięknie rośnie moja roślina, którą dostałam właśnie od dziewczyn z Moje Badyle. Bardzo też was zachęcam do zerknięcia na ich stronę, bo mają super dużo fajnych roślin. Natomiast ona tutaj ma nowego listka, tutaj przed chwilą też jakieś nowe listki widziałam, także pięknie mi rośnie. I tutaj jest druga, którą również od dziewczyn dostałam i tutaj też to jest nowiutki, świeżutki listek, także... Tutaj mam piękną, piękną dżunglę i wrzucę wam linka w opisie, jeśli jesteście ciekawi tej strony i sami chcielibyście sobie kupić jakąś ładną roślinkę. Także tak, nie mogę się doczekać, jak będą jeszcze bujniejsze i jeszcze większe i tutaj będzie po prostu wielka taka ściana z roślinami. Cześć wszystkim, witam was na moim update'cie czytelniczym. Omówimy sobie trzy książeczki. I co? Czy mam coś ciekawego do powiedzenia? Nie wiem, ale z drugiej strony, czy kiedykolwiek miałam coś ciekawego do powiedzenia? Nie wiem, ale zapraszam, żeby sprawdzić. Więc bez zbędnego przedłużania, tym pozytywnym akcentem zaczynajmy. Więc, zaczynając od pierwszej książki, właściwie komiksu, czyli Giant Days, tom 12 i dom 13, bo dostałam od Zanki, bo wyczaiła na targach książki po polsku, więc bardzo się zadowoliłam. Wiecie co, Giant Days to dla mnie taka telenowela, która się ciągnie. I czy mi ona przeszkadza? Czy ta telenowelowatość mi przeszkadza? W ogóle. Jakby nie czuję, że to jest na siłę wszystko, co jest chyba takim standardem telenoweli. Może to porównanie było po prostu mało trafne. Co? Tom 12 podobał mi się zdecydowanie bardziej niż 13, chociaż jakby one wszystkie w mojej głowie już po przeczytaniu tworzą kolektywną całość. A tom 13 podobał mi się trochę mniej. Ze względu na Esther. Esther jest spoko. Jakby lubię Esther. Ale wszystko jej się tu udawało. Zero problemów. No i jak to jest trochę taka typowa część Giant Days, że no one nie mają jakieś tam problemy, no ale one są zawsze rozwiązywane pod koniec. Napotykają jakieś minimalne trudności przy tym, jakby takie, no to jest przyjemna forma. Też nie oczekuję od tego, żeby mi łeb rozłamało na dwa. Ale w tomie 13 Esther miała wszystko no po maśle, no. I była tak irytująca i według mnie karykaturalna wręcz, że no ciężko mi się to czytało w pewnych momentach. No ale still, to był komiks, więc co się pomęczyłam, to moje. I jakby nie zajęło mi to dużo, ta irytacja cała. I co chciałam powiedzieć, że pod koniec tomu 12, tak? Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Tom 12, on jest innego rysownika. Znaczy, stop, żeby tutaj misinformacji nie roznieść. Ostatni rozdział jest innego rysownika. O cholera, jak mi się to ciężko w ogóle
ciężko mi było to oglądać. Przez to, że jakby cechy charakterystyczne oczywiście były zachowane, kreska też była dość podobna, ale jednak no nie wiem, może wam pokażę, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Siup? Tak, tutaj jest ten inny rysownik. Okej, okay, a tu mamy, tam nie patrzcie na tekst, zero spoilerów, kochani, zero spoilerów. A tu mamy jego to zwykłe. I ja wiem, że to może jest błahe, ale no dziwny to był przeskok. Ale na szczęście na jeden rozdział już w tomie 13 było ok i z tego co pamiętam, to jakby nie było tej wstawki innego rysownika. Giant Days jak Giant Days. Miło jest sobie poczytać tę serię, naprawdę. A teraz do książki, którą sobie zaczęłam i planuję na dniach skończyć. Wybrałam akurat tę, ponieważ była chuda. Chciałam ją przeczytać od dłuższego czasu, bo znalazłam ją u siebie w pokoju. Więc i bo spieszyło mi się rano, więc nie miałam czasu na przemyślenie mojej decyzji. Bo musiałam sobie coś wziąć lekkiego do szkoły, bo miałam akurat plecak zapakowany, więc nie mogłam pójść w jedną z pozycji, które chciałabym najbardziej przydać, czyli Upgrade Blake Croucha na razie, więc myślę, że to będzie mój drugi strzał. Wracając, żałobna cisza, grobowa cisza, żałobny zgiełk. Yoko Ogawy, czyli autorki ukochanego równania profesora, które również czytałam i to również czytałam, to jest mój reread, ale czytałam to 4 lata temu, kiedy byłam jeszcze malutka, co z perspektywy czasu wydaje się irracjonalne. No i co no? Ciekawie jest wrócić do książki po tak długim czasie. Jest to chyba moja pierwsza książka, którą czytam faktycznie po tak długim czasie, powtarzając się. Jest groteskowa i jednocześnie bardzo smutna, a z drugiej strony ciepła i dająca takie poczucie komfortu. Ta cała osobliwość, dziwota tych wszystkich opowiadań daje mi to pewien sens spokoju. Przepraszam, że cały czas się drapię, ale byłam na spacerze i zostałam brutalnie pogryziona przez komary. Wracając. Te wszystkie opowiadania są jakby, jeżeli nie wiecie, to są opowiadania osobliwe, ludzie ze sobą dość połączonych. Te opowiadania są naprawdę dziwne i niepowtarzalne. I jeżeli czytacie więcej azjatyckich książek, azjatyckich autorów, mam na myśli, to jest to jakiś krok w opisaniu tej książki, w sensie czuć to po prostu. Ten graficzny opis, lekki niepokój, nieowijanie w bawełnę, to jest wszystko coś, co mi się bardzo kojarzy z takim właśnie piórem azjatyckim, co, nie wiem, Zucha czytała wiele więcej książek ogólnie, więc może tutaj się wkleić i potwierdzić albo znegować. Po prostu mówię o moich skojarzeniach. Wydaje mi się, że byłam zupełnie, znaczy nie wydaje mi się, jestem pewna, że byłam zupełnie innym czytelnikiem te 4 lata temu niż jestem teraz, no bo też jestem już trochę innym człowiekiem, trochę starszym mimo wszystko, więc odbieram tę książkę inaczej. Nie chcę być wredna i nie chcę wam odradzać tej książki. Jak bardzo jest dla mnie przyjemna do czytania i uważam, że jest właśnie taka, jaka powinna być, taka, jak ja sobie ją zapamiętałam. Na razie jestem w połowie, no tam mniej niż połowie. Nie widzę klucza. Nie widzę punktu zwrotnego, w którym mam takie, okej, to był cel tej książki. No nie wiem, jestem zafascynowana ją, tą książką. I nie mogę się doczekać, aż ją skończę, bo wywołuje we mnie faktycznie dużą ciekawość. Jestem zaciekawiona tym, co będzie na następnych stronach ukryte. Także taka jest moja opinia. Może trochę przydługowa i może trochę nie ma sensu, ale jestem po całym dniu w szkole. I lecę się uczyć, szczerze mówiąc. Biologii. Więc będę kończyć ten update. Trzeba iść z roboty. W ogóle jak wam idzie, idą wiosenne porządki, bo ja wiem, że tak wiosna to już bardziej lato, szczególnie, że ostatnie 2 dni były bardzo ciepłe, to ja już czuję lato. Ale natomiast z moich wiosennych porządków, jak mam się podzielić swoim doświadczeniem, to stworzyłam nową szafę w swojej komodzie na piżamki plus rzeczy sportowe, jako że mam ich mało. Jestem dumna z tej decyzji. Mam teraz piżamki w zupełnie osobnym miejscu. To chyba tyle, co chciałabym wam powiedzieć. Kupiłam sobie nową fajną sukienkę. Tak znowu, ale była tańsza. Więc nie żałuję. Mam nadzieję, że
Spokojnie przeżywacie te już ostatnie podrygi szkolne, umówmy się. To zostało ile? 8 tygodni aktywnej nauki. Max. Wycieczki, tutaj coś, jakiś dzień wolny. Damy radę, wierzę w to. No, a teraz pa, pa! I witam Was w drugim, a równocześnie ostatnim update'cie z tego vloga. Musicie mi wybaczyć bałagan, który jest tu wszędzie za mną. Moje ciuchy na podłodze, chusteczki, bo mam katar. Natomiast jestem dosłownie po powrocie z gór i chcę tylko dla Was zakończyć tego vloga i opowiedzieć Wam jeszcze o dwóch książkach, które skończyłam. Plus najpierw chwila prywaty. Po pierwsze, jak widzieliście w tym vlogu, ścięłam paznokcie, bo postanowiłam, że spróbuję się powspinać. Jeżeli nie wiecie, to nasz tata jest wspinaczem i w ogóle wysokogórskim sportowcem. Lubi chodzić po wysokich górach i się wspinać na skałach. To jest mniej więcej opis jego pasji. Był już na tam 6-tysięczniku w Nepalu w zeszłym roku. No i to jest taka jego pasja. Jest zapalonym alpinisto-wspinaczem. I kiedyś próbowałam dawno temu się wspinać, natomiast uznałam, że to jest kompletnie nie dla mnie. Bardzo, bardzo źle mi się to robiło i bardzo nieintuicyjne było dla mnie wchodzenie pionowo pod górę i nie ufałam linie i uprzęży i źle. No ale ostatnio, że minęło już od tamtej pory z 10 dobrych lat, to pomyślałam, że spróbuję. No i pojechałam z tatą w góry. Tato, dziękuję Ci bardzo, że chciałeś mi pokazać co i jak. No i się powspinałam i moje te, co widzieliście klipy, to był sam początek, wspinaliśmy się cały dzień, później robiłam trochę trudniejsze drogi i powiem Wam, że się strasznie, strasznie tym podekscytowałam. To jest super. Ogromna satysfakcja i bardzo fajny wyjazd, także tak, możecie się spodziewać niedługo więcej moich podróży w góry, a właściwie bardziej w skały i moich wspinaczkowych wycieczek i podbojów. Także nice. Dla ludzi, którzy się wspinają, w sensie, którzy coś wiedzą, ja oczywiście jestem zupełnie początkująca, natomiast udało mi się zrobić piątkę minus, taką drogę i byłam z siebie bardzo, bardzo dumna, bo co prawda teoretycznie to była jedna z tych łatwiejszych piątek minus, ale w praktyce robiłam ją z 7 razy i myślałam, że się poddam, ale w końcu weszłam, więc nice. Dobra, wracając do książek. Skończyłam oczywiście Burzę. To jest absolutnie fantastyczna książka. Tyle emocji, tyle wywołała we mnie po raz drugi, tyle po prostu zachwytu nad przemyśleniem a propos tego świata, nad tymi bohaterami, nad w ogóle kunsztem w pisaniu tego. To jest bardzo, bardzo dobra fantastyka młodzieżowa. Motyw, o którym Wam nie mówiłam jeszcze, a też warto na niego zwrócić uwagę, co prawda powiem Wam bardzo oszczędnie, bo to jest już trochę później w książce, ale muszę Wam to powiedzieć, to motyw, tutaj jest dość sporo takich psychologicznych motywów i sam fakt burzy, która z jednej strony jest tym takim strasznym tworem i taką czarną dziurą właściwie, a z drugiej strony też opiera się na czymś bardzo ludzkim i trochę jest taką, może nie metaforą, bo tak daleko bym nie poszła, ale jest trochę takim ucieleśnieniem człowieka trochę. Sami to musicie odkryć, musicie to przeczytać, ale no fantastycznie się to czyta. Plus chciałabym tutaj powiedzieć parę słów o romansie, bo jak w każdej fantastyce młodzieżowej mamy tutaj romans. Natomiast jest to jeden z romansów, które mnie wzięły bardzo mocno z zaskoczenia, bo po pierwsze było go stosunkowo mało, w sensie jest on obecny, jest ważną częścią tej historii, ale nie ma dużo scen z nim związanych, więc fantastycznie. A po drugie, te sceny, które były naprawdę bardzo dobrze zrobione. Nie mam tutaj, wiecie, po pierwsze nie krzywiłam się z jakiegoś takiego zażenowania. Ta relacja, która się rozpędza, pomimo tego, że jest dość szybka, to jednak moim zdaniem, oczywiście poprawcie mnie, jeśli będziecie mieli inne zdanie, ale ja uważam, że ma totalnie sens i w tych okolicznościach, w których znaleźli się bohaterowie, jest trochę taką naturalną koleją rzeczy. A to, co się potem na końcu dzieje i ten plot twist, to jest po prostu naprawdę jest fantastyczny, także wątek romantyczny jak najbardziej na plus. I w ogóle zakończenie, ja jestem ogromnie ciekawa, bo widziałam na Goodreadsie, że jest drugi tom. Jestem ogromnie ciekawa, co się będzie działo w drugim tomie. Nie mam sama żadnego pomysłu w ogóle na ten temat, ale będę bardzo chętnie chciała go przeczytać i bardzo Wam serdecznie tę książkę polecam. Uważam, że to jest naprawdę jedna z najbardziej oryginalnych książek fantasy tej młodzieżowej, którą czytałam w ostatnich miesiącach, jak nie więcej. I też, no właśnie, wyłamuje się ze schematów, zaprasza nas do tego świata czymś zupełnie nowym. Jest ona stosunkowo, moim zdaniem,
mało młodzieżowa. To znaczy inaczej, trafi do młodzieży, ale jest stosunkowo dojrzała, jak na książki młodzieżowe, więc ona, mam wrażenie, ma bardzo szerokie grono odbiorców. Jest mroczna, jest ciężka, jest naprawdę fantastyczna, a główna bohaterka, jedna z moich ulubionych bohaterek z fantastyki młodzieżowej ostatnich chyba lat, bo ciężko mi przypomnieć sobie więcej niż trzy bohaterki w tym gatunku, które darzą naprawdę dużą sympatią, a to jest na pewno jedna z nich. Jest bardzo sensowna, jest bardzo, wzbudza moją empatię w bardzo dużym stopniu, naprawdę. Szapoba, czapki z głów, czytajcie Burzę, please. Jeszcze będę wam ją na pewno wrzucać na Instagrama, żeby nie pozwolić wam o niej zapomnieć, bo jest bardzo warta waszej uwagi. A jeśli chodzi o inne bohaterki, które wzbudzają moją bardzo dużą empatię, to skończyłam Pokojówkę. Super książka. To jest taki kryminał, moim zdaniem, wpadający w gatunek cozy. Ciężko się mówi właściwie o kryminałach cozy, bo one, jakby, tu jest morderstwo. Ale jednak w tym klimacie trochę taki motyw, jeżeli lubicie motyw found family, czyli no taka, no nie rodzina z krwi, ale rodzina, bo ekipa przyjaciół, trochę takich bardzo często nieintuicyjnie ze sobą połączonych. Tu jest ten motyw bardzo ważny. Plus sama główna bohaterka i to właśnie w jaki sposób, co wam mówiłam w ostatnim update'cie, w jaki sposób spogląda na rzeczywistość, jest absolutnie niesamowity. I w ogóle bardzo, bardzo mi się podobała ta książka. Jest ciepła, jest ogromnie wzruszająca. Jej relacja z babcią, której tak naprawdę nie poznajemy nawet, bo my ją, Molly, główną bohaterkę, poznajemy już po śmierci jej babci, ale ona bardzo często o niej myśli i wspomina sobie zdania, które od niej słyszała i się uczyła na temat świata, jako że jej samej ciężej jest zrozumieć pewne rzeczy i je zauważać. To i relacja z tą babcią jest absolutnie niesamowita. Bardzo, bardzo mi się podoba. Tutaj nie oczekujcie jakiejś zagadki, moim zdaniem, bo to zagadka jest rozwiązana na trzeciej stronie dosłownie. Ale trochę nie o to chodzi. Chyba w tym, więc to nie jest taki do końca właściwie kryminał. Ale z drugiej strony jest cały czas suspense i ten takie napięcie kryminalne. Po prostu zagadka nie jest trudna, jest bardzo oczywista. Ale nie przeszkadzało mi to w ogóle. To jest o tyle ciekawe, że to brzmi jak coś, co nie powinno mi się spodobać w teorii, a jednocześnie bardzo, bardzo mi się podobało. Też widziałam na Goodreadsie, że będzie drugi tom, ale mówiąc szczerze, nie wiem, czy jestem nim jakoś bardzo zainteresowana, bo tutaj mam wrażenie, ta historia jest już jakby skończona. Nie wiem, co tu jeszcze trzeba by było dodać. Natomiast jeśli ukaże się w Polsce przez wydawnictwo Pascal, w ogóle to jest wydawane, to bardzo chętnie przeczytam, bo dużo uśmiechu mi dała ta książka, pomimo tego, że jest w gatunku kryminału, który nie powinien teoretycznie dawać aż tyle uśmiechu. Bardzo wam polecam. Na poprawę humoru myślę, że Pokojówka będzie super. Także tak, moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o książki. Kontynuowałam jeszcze Bobbiversum, ale no tutaj już wam, tak samo jak właściwie w pierwszym update'cie, niewiele wam powiem więcej. No i co? Dajcie znać, a czy ścięcie paznokci jest okej, okay, bo ja nie ukrywam, że jestem bardzo nieprzyzwyczajona do takich krótkich paznokci i czuję się trochę jak takie dziecko we mgle. Z racji przyzwyczajenia do moich pazurów czy szponów, jak to niektórzy komentujący je nazywali, nie ma sprawy, rozumiem, to się nie każdemu podoba. Dwa, dajcie znać, co myślicie o moich włosach i czy powinnam je raczej już niedługo zmienić na brązowy i co ważniejsze, zapytałam was też o co na Instagramie, to są najdłuższe włosy, jakie miałam od lat i zastanawiam się, czy ich nie ściąć, czy je zapuścić i nie mam pojęcia i nie wiem, w którą stronę idzie moja percepcja tego pytania, więc nie wiem, co z nimi zrobić, także dajcie mi znać, co uważacie. No i co? Dajcie koniecznie również znać, co wam się udało przeczytać w ostatnim tygodniu i czy zainteresowałam was którąś z tych książek, czy będziecie czytać oczywiście Burzę, czy będziecie czytać może Pokojówkę albo inne książki, o których wspominałam. No i co? Ja nie będę przedłużać i będę się z wami żegnać. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Cześć!